Nadal trwa strajk we wszystkich należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalniach. Od wczoraj pracownicy nie prowadzą wydobycia, a dziś reprezentacja związkowa udała się do Warszawy, aby przedstawić swoje racje Radzie Nadzorczej. Czy nastąpił przełom? Zobaczcie Państwo sami. Związkowcy dziś przed południem spotkali się z pełnym składem Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Związkowcy przedstawili Radzie swoje zdanie na temat obecnej sytuacji całej spółki. Przedstawiliśmy postulaty, które wystosowała załoga w stosunku do zarządu i oczywiście w sposób jak najbardziej merytoryczny z naszej strony, na ile potrafiliśmy, przedstawiliśmy swoje argumenty, dlaczego te postulaty dla naszych pracowników Jastrzębskiej Spółki są bardzo istotne i ważne. Jak podkreślają związkowcy, dzisiejsze spotkanie nie było spotkaniem negocjacyjnym, ponieważ zgodnie z prawem Rada Nadzorcza nie jest uprawniona do negocjowania jakichkolwiek postulatów. Z samego spotkania jesteśmy zadowoleni, aczkolwiek w wyniku tego spotkania i co się zdarzy po spotkaniu nie wiemy. Wiemy tylko tyle, że Rada Nadzorcza spotka się obecnie po godzinie 15 z zarządem i wysłucha argumentów zarządu. Na te same, że tak powiem, może pytania, może inne. Jedno jest pewne, dzisiejsze spotkania nie zakończyły trwającego od wczoraj strajku na należących do JSW kopalniach. Nic się nie zmienia tak dla pracowników. Żadnej sytuacji jakiejś nowej nie wprowadza, tylko tyle, że ich przedstawiciele spotkali się z Radą Nadzorczą w Warszawie. Załoga na pewno będzie dalej prowadziła strajk po tych telefonach, które od kolegów mówią. Po prostu czekamy dalej na podjęcie decyzji lub też podjęcie negocjacji i tyle. Tymczasem gotowość do wsparcia strajkujących górników zapowiadają pracownicy kompanii węglowej, a także przygotowujący się już do protestu rolnicy.